Piątek 2 września, wczoraj był początek roku. Dzisiaj już zaczęłam pracę, swoją jedną z moich prac. I jest późno dosyć, bo jest przed 17 i za chwilę będziemy szły na spotkanie odbierać klucze do naszego sklepu. Yeah! Wszystko na razie się w miarę fajnie układa. Dopiero teraz zaczęłam nagrywać, bo już dużo rzeczy załatwiłam tam w związku z tym, ale nie było kiedy nagrywać, bo jest taki, wiecie, kocioł. Po pracy musiałam jechać jeszcze po różne rzeczy zamawiać. Byłam jeszcze zobaczyć w Lumpeksach jakieś wyprzedaże, czy coś fajnego uda się kupić. No i powiem Wam, że coś tam mi się też udało złapać fajnego, to Wam pokażę oczywiście jakieś fajne rzeczy dla Was do sklepu. I idę zobaczyć, później Wam zrobię jakieś przebitki. Mam nawet tutaj, zobaczcie, takie fajne wieszaczki na chusteczki, na jakieś torebki, paseczki już zrobione. Dywany zawiezione do sklepu, to znaczy czekają przy sklepie, także zobaczymy się później. Pozdrawiam Was i trzymajcie kciuki. Wybaczcie mój wygląd, jestem po całym dniu od rana tutaj robienia tego sklepu, więc pokazuję Wam po prostu przebitki, jak to było na początku, co żeśmy tu zaczęli robić, jakieś właśnie z przyjaciółmi, z Anią, którą ten sklepik zakładamy, i z jej mężem, który nam tu pomaga. Zobaczcie, jak to tam wyglądało i zaraz do tego wrócimy. Cześć! Oj, to jest nieautoryzowane użycie praw autorskich, nie praw autorskich, jak to się nazywa? Wizerunku. Ale o kim mówisz? O Marku w tej chwili? O wszystkich. U mnie też wychodzi z doniczki już. Dokumentacja. Ale co ty robisz? Dokumentuję. Film pierwszy tutaj nagrywasz? Dokumentuję, no. Będzie vlog jutro. Aha! To pan, o Jezu, ty jesteś panem od wiertarki. Ja jestem w pełni roboty. Ja bym to... Sam wróżbiarski. Super w ogóle pomysł. Tak. Rozumiem, że to jest na skórki. Na śledzie. Cały czas nie słyszę. Parkingiem gorzej niż w Krakowie. Strasznie tu jest. Oj, moi drodzy, tak to wygląda miejscówka. Patrzcie, to jest rynek górny w Wieliczce. No i tu jesteśmy na samym rogu. Taka różowa kamienica. Te drzwi. Na razie jest bałagan, więc pokażę Wam, jak bardziej urządzimy. Ale miejscówka jest naprawdę super, tu będzie szyldzik, tu będzie jakaś tablica sobie stała i to. Drabina, będziemy malować ją teraz. Tutaj już coś zaczyna być widać. Patrzcie. Być widać bałagan. Ludzie. Dobra. Na razie jest troszeczkę tak. Bałagan, mamy już. Słuchajcie, lustro. Czy to lustro tutaj na tym kółku, tak, na czymś takim? Dylematy. Pewnie. Dylematy czy na kółku. No i moi drodzy, pokażę Wam najpierw łazienkę. Tutaj jeszcze jest nieurządzona, ale całkiem fajna. Jak na taki malutki sklepik 14-metrowy, no to jak widzicie, jeszcze remontowe sprzęty, ale jest bardzo tak schludnie tutaj. No i oczywiście, że dla naszych klientów ta łazienka też będzie udostępniona jak najbardziej, bo to jest prócz sklepu też salonik stylizacyjny, więc pokażę Wam teraz tutaj od wejścia. Po tej stronie, jak wchodzimy, jest kącik taki właśnie. O, kawka, dyskusja, rozmowa z klientem. Tutaj mamy jeszcze, widzicie, pokażę Wam tutaj w ten sposób. Tu jest nasza drabina nowa, to zaraz.
Tak to wygląda. Tutaj możemy sobie usiąść, wypić kawkę miło, fajnie. Dostawimy tutaj jeszcze będzie awaryjnie pufa, jakby więcej osób, jakieś drobne spotkanko. Jakby klientka chciała sobie porozmawiać o swoim stylu, o stylizacjach, wybrać sobie jakieś stylówki, na przykład czasopism modowy. O, tu będzie Vogue, L. No to właśnie można tu o tym pogadać. Także mamy taki swój kącik, a tutaj będę też eksponować jakieś bibeloty porcelanowe do sprzedaży, ale mamy na razie swoje filiżaneczki. Tutaj do picia dzbanek na herbatę. Tak to wygląda. O, jest przekrzywiony obraz cały czas. Jeszcze za mało. Tak. Tak to wygląda. Widzicie, jest ten fotel odnowiony, o który Wam pokazywałam w tym vlogu. No i pufa ze schowkiem, druga pufa ze schowkiem. A tutaj koło drzwi mamy kwiatuszek w koszu i jest lustro. Oczywiście jak już będzie wszystko skończone, to Wam zrobię kolejnego vloga. Pokażę Wam szczegółowo już z rzeczami, z wszystkimi gadżetami, oświetleniem. Na razie tak wstępnie tutaj będą rzeczy vintage biżuteria wystawione, tu jakieś apaszki będą mogły być eksponowane, wystawać stąd. Takie nasze mini biurko, jednocześnie ekspozycja biżuterii. No i mamy na razie tylko dwa tutaj te wieszaki. Tutaj będą wyeksponowane ciuszki, tu będziemy kręcić sobie live'y. A to jest garderoba, zobaczcie, to jest nasza przebieralnia, ogromne lustro. Zobaczcie, to lustro ma metr, naprawdę wszystko w nim widać. No i jeżeli klientka się będzie przebierać, to rozstawiamy parawanik fajnie. Tak, żeby było tutaj wszystko ładnie zasłonięte, a później można odstawić i sobie mierzyć ciuszki już elegancko. No, podczas, oczywiście, że podczas też zakupów można ten parawan tutaj rozstawiać. Kto będzie chciał coś mierzyć, to dajemy, bo to jest leciutkie. O, to jest takie z takich rurek, całkiem lekkie. Można tam się przebrać, gdzie ten wieszaczek. O, jest wieszaczek. Można się przebrać i sobie po prostu tutaj mierzyć, przebrać się i dopiero oglądać się w lustrze. Także taki system mamy, bo tu będziemy właśnie też używać to do kręcenia, tak jak mówię, filmików. No i tak, zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze nie gotowe. Na górze, to Wam na razie wstępnie pokazuję, to są takie doniczki makramowe, w których będą zwisające kwiatki oraz dwa takie makramiki jasne, plecione po prostu dla ozdoby, ale tam będą takie sztuczne, ale takie bardzo ładne roślinki zwisały sobie z góry i będzie jeszcze taka instalacja z lampek. Tutaj wszędzie takie czarne lampki z żarówkami Edisona, które będą też schodziły po tej drabince. Bo mamy taką bardzo starą drabinkę, którą dzisiaj pomalowałam na przecieranie, tak właśnie na taki shabby chic, na biało. No i w zasadzie, kochani, to jest cały sklep, bo to naprawdę jest bardzo mały sklepik. Tak to wygląda z daleka, ale myślę, że będzie to taki właśnie elegancki salonik, gdzie można sobie przyjść, pooglądać, pomierzyć. O, tam na górze będzie prawdopodobnie manekin ubrany stał, bo jakieś tam takie rzeczy bardzo niepotrzebne na co dzień będą pewnie na antresolce. Tak wygląda z ulicy nasz sklep. Wchodzimy. I o. Jest. Moda eko kreatywna, salonik stylizacji i vintage. Czyli inaczej będzie się to nazywać Design and Vintage Store. No jeszcze tutaj oczywiście jakieś instalacje z góry zrobimy. Być może będę sprzedawać też designerskie lampy, które tutaj będą właśnie zdobić nam
górną część tego sklepu, bo mamy bardzo dużo przestrzeni i chciałabym też takie rzeczy właśnie też sprzedawać. Jak najbardziej nie mamy jeszcze szyldu, także jeszcze dużo przed nami, moi drodzy, ale uff. No i moi drodzy, takie przygotowania. No i teraz zobaczcie końcowy efekt, bo, znaczy końcowy, to jest połowa, powiedzmy to jest połowa, ale to są już najgorsze takie rzeczy typu malowanie, jakieś takie drobne tutaj prace montażowe, typu montaż tych stojaków oraz parawanu i tak dalej, już są zrobione. Ja malowałam drabinę, przyjaciele tutaj montowali właśnie te urządzonka wszystkie. No i taki delikatny wystrój jest zrobiony. No właśnie. No i tak jak mówiłam, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze będą lampki, jeszcze będą LEDy na dole wzdłuż tutaj tych ścian. Także będzie fajnie podświetlone to, tak? Jeszcze będzie taka iluminacja, powiedzmy tutaj. Być może jeszcze dam tutaj taką zwisającą lampę, taką żarówę. Tam pewnie w tym rogu może się uda ją umieścić. Także jeszcze trochę tutaj takich szczegółów i no i będzie, myślę, że fajnie, przyjemnie, a już jutro i w poniedziałek przywożę tutaj ciuszki i we wtorek zamierzamy kręcić pierwszego live'a dla Was, także będzie live na YouTubie, będzie live na TikToku też, ale chyba zrobimy je osobno, bo troszkę w innym formacie będą. Tak, i pewnie ten YouTube'owy będzie może trochę taki dłuższy. No i super, słuchajcie, jeszcze nie mamy wszystkich formalności takich prawnych i urzędowych załatwionych, więc na razie będzie można kupować tak bezpośrednio jeszcze u nas, typu czy przez Vinted, czy przez maila po prostu, przez przelew bezpośredni, ale już niedługo to wszystko będzie. Tymczasem możecie po prostu na razie jeszcze zamawiać po prostu rzeczy u mnie tak jak tradycyjnie zamawialiście, czyli na przykład sobie rezerwować i robić mi przelew, ale to się już dogadamy, jeśli ktoś będzie chciał po tym pierwszym live'ie sobie rzeczy kupić, a są przepiękne rzeczy. I koniecznie piszcie, co byście jako pierwsze chcieli, czy na przykład torebki, czy swetry jesienne, czy jakieś takie zestawy, na przykład w jakichś konkretnych rozmiarach, to dajcie znać, to pokażemy właśnie takie rzeczy. Czy macie ochotę na jakiś konkretny temat, zobaczymy, jakie będą głosy. Jeśli nie, to same coś wybierzemy, także bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Ten vlog nie będzie bardzo długi, ale za to już niedługo będą kolejne filmiki, bo haul lumpeksowy, część druga, ten do sklepu też będzie. To będzie coś w rodzaju też prezentacji, ale tam są też rzeczy dla mnie. Także już w tych live'ach takich typowo sklepowych nie będziemy pokazywać rzeczy dla nas. I to już zostawiam w swoim kanale tak jak było. Także czekajcie po prostu na konkretne live'y, a vlogi i filmiki tematyczne i stylizacje oczywiście nadal będą tak jak były. Ja z tego w ogóle nie zamierzam rezygnować, a wręcz mam mnóstwo nowych pomysłów, także trzymajcie kciuki, żebym dała radę to ogarnąć wszystko, bo jesteśmy dwie na szczęście, bo jak sama to bym w życiu się nie zdecydowała, żeby się tym zająć. Także kochani, do zobaczenia, bardzo serdecznie jeszcze raz Was pozdrawiam, trzymajcie kciuki i piszcie, jak się Wam podoba nasz wstępnie, no bo to jeszcze nie jest końcowy efekt, ale końcowy efekt to już zrobimy taki wow filmik, vlog z prezentacją całego tego sklepu i mam nadzieję, że będzie super. Buziaki,